łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca, społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami teraz i zawsze. Amen. Dzisiaj mamy czwartek, 6. Szósty dzień kolejnego miesiąca, a więc spotykamy się w kolejnej odsłonie codziennika biblijnego. Szczególne dni, szczególne słowa prowadzą nas przez ten dzisiejszy dzień. Przynajmniej dla mnie to szczególne słowa, o czym może pokrótce na zakończenie. A pierwsze z nich zapisane jest w księdze proroka Izajasza w 43 rozdziale. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Drugie hasło zapisane jest w księdze Dziejów Apostolskich w 18 rozdziale, 9-10 wiersz. Rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu. Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. W obu fragmentach, w tych fragmentach Pismo Święte przypomina nam o wszechobecnej obecności Boga w naszym życiu. Bóg mówi do Izraela, a przez to mówi także do nas, że nie musimy się lękać, ponieważ On jest z nami. Obiecuje. Obiecuje przywieźć swoje plemię ze wschodu i zachodu, co symbolizuje uniwersalność Jego zbawienia. Dzisiaj jednak chciałbym, abyśmy się skupili na słowach Pana skierowanych do Pawła w jednym z najbardziej krytycznych momentów jego misji w Koryncie. Zastanówmy się na poszczególnych częściach tego fragmentu z Księgi Dziejów Apostolskich. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu, nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. W tych słowach odnajdujemy głęboką prawdę o Bożej obecności, o Bożej ochronie. Paweł, który wielokrotnie doświadczył przeciwności, został pocieszony przez Boga, który obiecał mu swoją nieustającą obecność, nieustającą ochronę. To przesłanie jest aktualne także i dziś. Bóg ciągle jest z nami. Ciągle jest naszą ochroną, jest z nami nieustannie. Nie lękaj się. To wezwanie, które przewija się przez całą Biblię. Bóg wzywa nas, abyśmy odrzucili strach, który tak często paraliżuje nasze działanie, paraliżuje nasze myśli. Strach przed nieznanym, strach przed przyszłością, strach przed odrzuceniem, strach przed porażką. Pan mówi do każdego z nas słowami proroka Izajasza: nie lękaj się, bo jestem z tobą. Ale brak lęku, brak strachu to nie wszystko. Pan inspiruje nas do czegoś więcej. Przemawiaj i nie milcz. To zachęta do głoszenia Ewangelii bez względu na okoliczności. Paweł miał przemawiać, ponieważ jego słowa były słowami życia dla tych, którzy ich tych słów potrzebowali. Tak samo my jesteśmy powołani do dzielenia się ową dobrą nowiną, do bycia głosem prawdy, do bycia głosem nadziei w świecie pełnym zwątpienia, w świecie pełnym błędu, w świecie pełnym fałszu czy obłudy. W tym zadaniu, jakie Pan stawia przed nami, nie zostawia nas jednak samych sobie. Mówi, bo ja jestem z tobą. To obietnica Bożej obecności. Nie jesteśmy sami w naszych trudnościach, w naszych wyzwaniach, w naszych zadaniach, w naszych obowiązkach.
Bóg jest z nami, wspiera nas, prowadzi przez wszystkie, także przeciwności. Jego obecność daje nam siłę do działania, daje nam wytrwałość w wierze. Bóg, drodzy, daje również obietnicę i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić. To zapewnienie o Bożej ochronie. W naszym życiu możemy i często spotykamy się z oporem, z odrzuceniem, niezrozumieniem, prześladowaniem, a nawet z fałszywym oskarżeniem czy zdradą. To ostatnie chyba najbardziej dotyka, to ostatnie zdrada chyba najbardziej boli, jeżeli chodzi o zdradę przez kolegów, przez znajomych, przez przyjaciół. Ale Bóg obiecuje, że żadne zło nas nie pokona, gdyż On sam jest naszą tarczą, gdyż On jest z nami pomimo wszystko. Niech te słowa umocnią naszą wiarę i zachęcą do odważnego świadectwa naszego życia w Chrystusie. Niech te słowa dodają głębi naszemu zrozumieniu obietnic Bożych i niech będą dla nas źródłem odwagi, aby śmiało głosić Ewangelię i być narzędziem w rękach Boga, realizując Jego plany zbawienia dla wszystkich, wobec wszystkich ludzi. I na zakończenie kilka słów wyjaśnień. Te słowa "Nie bój się, bo jestem z Tobą" są szczególne dla mnie teraz w tych chwilach. Chociaż pozdrawiam, bo nagrywam odcinek codziennika biblijnego z parafii w Piotrkowie Trybunalskim, to jednak 6 jestem zupełnie gdzieś indziej. Prześledźcie położenie żaglowca Pogori. Tam jestem. I dlatego cieszę się, że te słowa "nie bój się, nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą", że te słowa mogę dzisiaj Wam przekazać i pokrótce wyjaśnić. Niechaj Pan Bóg nas wszystkich ma w swojej opiece. Z Panem Bogiem.